Pijama porno w odnowie, beer pong w number one oraz wampir jada w auli UMK. Między innymi o tym w dzisiejszym wydaniu UMK News. Witam i zapraszam, Wiktoria Smolińska. Piłka nożna to dobra zabawa, ale studenci UMK wymyślili sposób, jak wykorzystać nasz sport narodowy, żeby pomóc swojemu koledze, Wojtkowi Wasilewskiemu, który w czerwcu uległ wypadkowi. Materiał Damiana Olszewskiego. 7 listopada na Orliku przy ulicy Gagarina samorząd studencki zorganizował piłkarski turniej charytatywny Gramy dla Wojtka na rzecz Wojtka Wasilewskiego, który w czerwcu uległ poważnemu wypadkowi. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że tyle osób zdecydowało się przyjść właśnie do nas. Pogoda wymarzona. Kto by pomyślał, że mamy dzisiaj 7 listopada i że można, nawet widzę tutaj odważnych, na krótkim rękawku, krótkich spodenkach walczą. Także naprawdę impreza pierwsza klasa. W turnieju, w którym oprócz dobrej zabawy i masy humoru nie zabrakło również zaciętej walki, wzięło udział 6 drużyn studenckich. Rywalizację wygrała drużyna Toruńskich Dzików, która w finale pokonała zawodników Collo Terrorita 3-2. Nie ma słabych drużyn. Tak, szanujemy każdego przeciwnika. Fajnie, że wygraliśmy. Życzę powodzenia też innym drużynom, żeby w przyszłości. Chodzi tutaj o zabawę, tak? Szczytny cel. Takim cel szczytny, jakim jest pomoc Wojtkowi. Całkowity dochód z turnieju zostanie przeznaczony na kosztowną rehabilitację oraz zakup protezy, która ułatwiłaby Wojtkowi codzienne funkcjonowanie. Nasz kolega Wojtek Wasilewski z samorządu, znany w środowisku studenckim, stracił rękę w wypadku. Po prostu cel turnieju jest taki, żeby pomóc mu zebrać kwotę na tymczasową protezę. Event już się zakończył, ale zbiórka pieniędzy trwa nadal. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak jeszcze możesz pomóc, odwiedź stronę wydarzenia na Facebooku. Turniej charytatywny Gramy dla Wojtka. Dla UMK TV, Damian Olszewski. Nie samym sportem człowiek żyje. Takimi słowami można opisać tegoroczny turniej beer ponga w ramach otrzęsień w number one. Zapraszam na materiał Ilony Jabłońskiej. 8 listopada w klubie Number One odbyła się impreza otrzęsinowa zaprzyjaźnionych wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Turniej trójmagiczny, tak. Są trzy dyscypliny, jako że są trzy wydziały. W wydarzeniu wzięli udział studenci Wydziału Humanistycznego, Filologicznego i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Motywem przewodnim otrzęsin był turniej gry w beer ponga, który polegał na celnym rzucaniu piłeczką w kubeczki przeciwników. W trakcie imprezy studenci mogli bawić się przy dobrej muzyce, korzystać z baru z ciekawymi promocjami oraz brać udział w konkursach przygotowanych przez organizatorów. Dla UMK News, Ilona Jabłońska. Miła atmosfera, wielka satysfakcja i dużo słodkości. Tak można opisać tegoroczną wampiriadę w auli UMK. Zapraszam na materiał Aleksandry Bielińskiej. 6 listopada w auli UMK rozpoczęła się jesienna edycja wampiriady. Tym razem można było uratować życie Patrykowi Wernerowiczowi, studentowi naszego uniwersytetu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Akcja została zorganizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy. Wampiriada to jest największą zbiórką krwiodawstwa wśród studentów w całej Polsce. Są na wszystkich uniwersytetach, organizowane właśnie przez NZS. Wampiriada na UMK już jest od wielu, wielu lat. Są edycje jesienne i wiosenne i zazwyczaj cieszy się bardzo dużą popularnością. W tym roku został ustanowiony nowy rekord w ilości oddanej krwi na UMK. Na 455 zarejestrowanych osób aż 358 oddało krew. Oddaję krew dla naszego kolegi z Wydziału Ekonomii, pana Patryka. To nic nas nie kosztuje i możemy zrobić coś dobrego. W wydarzeniu brała także udział nasza ekipa z UMK TV. Jest raz czekolada, dwa można pomóc.
Znaczy, że właśnie ta atmosfera też jest tutaj ciekawa, taka wyczuwalna wręcz. Każdy uczestnik wampiriady otrzymał słodki poczęstunek oraz mógł wziąć udział w loterii, na której można było wylosować atrakcyjne nagrody. Wśród nich znalazły się karnety na siłownię oraz wejściówki i promocje na różne imprezy w naszym mieście. Jednak największą i najważniejszą nagrodą była osobista satysfakcja ze spełnienia dobrego uczynku. Nie każdy ma okazję przyczynić się na co dzień do ratowania ludzkiego życia. Zatem śmiało można stwierdzić, że oddawanie krwi to słuszna sprawa. Dla UMK News Aleksandra Bielińska. W galerii Toruń Plaza odbyło się niesamowite spotkanie z trzykrotnym mistrzem świata w rzucie młotem, Pawłem Fajtkiem. Podczas promocji książki widzowie mieli okazję usłyszeć wiele ciekawych historii z życia sportowca. Materiał Edyty Ziorkowskiej. Petarda. Historie z młotem w tle. Tak brzmi tytuł pierwszej książki Pawła Fajtka, znanego młociarza, a zarazem trzykrotnego mistrza świata. Pomysł pojawił się od współautorów na uniwersjadzie. Ja trochę czasu potrzebowałem na to, żeby to przemyśleć i zdecydowałem się w sumie dosyć szybko, bo około 3-4 tygodni po propozycji. Z jednej strony ciekawe anegdotki, z drugiej kulisy życia sportowca. Jedno jest pewne, każdy znajdzie coś dla siebie i na pewno nie będzie rozczarowany. Książka jest właściwie dla wszystkich. Jest zarówno dla 12-latka, który chce dowiedzieć się, jak zostać wielkim sportowcem, którego ta książka trochę zmotywuje do prawidłowej postawy w życiu, ale i dla 60-latka, który po prostu jadąc w podróż pociągiem, może tę książkę właściwie połknąć, pochłonąć. To jest książka dla każdego, kto lubi się pośmiać i chciałby się dowiedzieć przede wszystkim o tym, co robimy, poza tym, co widać. W trakcie spotkań autorskich w Uniwersyteckiej Odnowie, a następnie jednej z toruńskich galerii handlowych, trzykrotny mistrz świata zachwycił zarówno młodszych słuchaczy, jak i tych nieco starszych. Paweł Fajdek znany jest z tego, że jest osobą kontrowersyjną, ale także bardzo inteligentną. I to pokazał właśnie na tym spotkaniu. Było naprawdę ciekawie, wywiad nam się podobał, mogliśmy się dużo też dowiedzieć. Spotkanie obfitowało wiele ciekawych, oryginalnych i dość specyficznych opowieści, które na długo pozostaną zapamiętane przez uczestników. Mi się spodobał ten fragment, jak pan Paweł mówił o co robili po tych testach gimnazjalnych. Jak przesuwali te samochody nauczycielom, to było zabawne. Ta z wsadzeniem narzeczonej do bagażnika samochodu, to taka, o której nigdy nie słyszałem, a bardzo oryginalna anegdota. Ledwo co opublikowano pierwszą książkę, to już w głowach twórców pomysły na kolejne. Paweł już na początku zadeklarował, że ma pomysł na trzy książki. Mówiliśmy się, że następna książka będzie miała roboczy tytuł do 3x sztuka, bo to będą, miejmy nadzieję, trzecie igrzyska i wreszcie medal Igrzysk Olimpijskich w wykonaniu Pawła. No i ta ostatnia, ta taka najbardziej kontrowersyjna, skandalizująca, czyli cała prawda o polskiej lekkiej atletyce. Paweł chce namówić do współpracy jeszcze kilku lekkoatletów, no i ma to być książka naprawdę mocna. Jednak można by rzec, że nie samą książką Paweł Fajdek żyje. Mając na uwadze przeszłość, myślimy o Mistrzostwach Świata w Moskwie, Pekinie i Londynie. Trzykrotny mistrz świata nie zwalnia tempa i myśli o kolejnych sukcesach. Tym bardziej, że jest o co walczyć. Na pewno stanę do obrony tytułu Mistrza Świata. Mam zamiar zrobić to po raz czwarty i to cel najważniejszy na przyszły sezon. Za 2 lata igrzyska, później znowu mamy Mistrzostwa Świata, więc bardzo ciężkie 3 lata przede mną. Dla UMK TV Edyta Ziorkowska. Hokeiści Energii Toruń w spotkaniu 18. kolejki Polskiej Hokej Ligi mieli przed sobą teoretycznie łatwe zadanie. Mecz z Orlikiem Opole miał być tylko formalnością. Jak poradziły sobie stalowe pierniki? Zmagania obserwował Aleksy Kiełbasa. Ubiegły piątek na toruńskim Tortorze hokeiści Energii Toruń gościli ekipę Orlika Opole. Przed spotkaniem oczywistym faworytem była drużyna stalowych pierników, jednak już pierwsza tercja budziła pewien niepokój. Chyba tylko szczęścia zabrakło, na razie musimy wykorzystać tę sytuację co mamy, a na pewno dowieziemy zwycięstwo. Nie, ja myślę, że bardzo źle pierwsze tercje zagrali, bardzo źle. Nie trzymamy krączki. Mimo to gospodarze za sprawą Daniela Mingę jako pierwsi strzelili w tym meczu gola. Lecz z prowadzenia nie cieszyli się długo. Goście potrzebowali zaledwie 1,5 minuty na doprowadzenie do wyrównania. My tak trochę wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale nie wiem, no
musimy być koncentrowani 100% meczu. Mecz meczowi nierówny, no, każdy chce grać jak najlepiej, stara się, czasem to po prostu nie wychodzi, no taki jest hokej. Bramka strzelona przez Roberta Karczochę na początku trzeciej tercji była ostatnią w wykonaniu hokeistów Energii. Kiedy wydawało się, że Torunianie mają mecz w garści, zawodnicy z Opola wyprowadzili dwa szybkie ciosy, które pozbawiły gospodarzy punktów. Przed meczem powiedzieliśmy, tu wszyscy, z każdym możemy grać i wygrać. Wszyscy zawodnicy dali z siebie wszystko, dali serce. To dla mnie tak samo, niespodzianka, jak dzisiaj ma drużyna toruńska grała, to my grali. Mówię, że nie było prędkości, nie było szybkości, nic nie było dzisiaj. Teraz jest taka liga, że każdy z każdym może wygrać. Dzisiaj akurat nie dało nam się podtrzymać tej dobrej pasy. Ostateczny wynik spotkania to 2-4 dla Orlika Opole. Energa jak na razie zajmuje 5. miejsce w tabeli, ale ma rozegrane o 4 mecze mniej od lidera. 9 listopada w klubie Od Nowa odbył się koncert zespołu Pijama Porno. Wydarzeniu przyglądała się Agata Sandomierz. Po 2 latach nieobecności na scenie klubu Od Nowa pojawił się zespół Pijama Porno. Wirtualni Chłopcy, Twoja Generacja to tylko kilka z utworów, do których bawiła się publiczność z różnych pokoleń. Fajnie, widać dużo ludzi w naszym wieku. Pijama nie umarła, punk rock nie umarł, także tam nie bomba, nie? Tak. Fani zespołu wypełnili klub po brzegi, bawiąc się do swoich ulubionych utworów. Pijama Porno. No, ukochany zespół, grabasz po prostu love. Dla takich chwil warto żyć. Nie zabrakło tańca, śmiechu i refleksji. To jest poezja grabarza, to jest to, co robią razem z Kozakiem i innymi członkami i to jest naprawdę wspaniałe przeżycie. Dla UMK News, Agata Sandomierz. Wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym wydaniu UMK News. Do zobaczenia wkrótce.